Sport, Mirosław Wysocki, dobry wieczór. Bydgoscy radni zdecydowali. Miasto poręczy kredyt komercyjny dla Polonii. Widmo upadłości na razie się oddaliło, a klub może przystąpić do rozwiązywania swoich problemów finansowych i budowania zespołu na kolejny sezon. Zobowiązania bydgoskiej Polonii za sezon 2012 sięgają 1 700 000 zł. Klub postanowił zaciągnąć kredyt, ale żaden z banków nie chciał go udzielić. Deklaracja miasta o przekazaniu Polonii w ciągu 3 lat kwoty 10,5 miliona złotych okazała się niewystarczająca. Jednak dla radnych Polonia to nie tylko sport, ale i historia Bydgoszczy. Polonia to klub założony w 1920 roku, barwy biało-czerwone z okazji powrotu Bydgoszczy do macierzy, do Polski. Stadion imienia Józefa Piłsudskiego. O takiej tradycji należy pamiętać nie tylko w kontekście sportowym, ale także historycznym. Zanim podjęto decyzję, radni wysłuchali m.in. prezydenta Bydgoszczy i jego zastępcy, którzy mówili o odpowiedzialności miasta za klub. Brak poręczenia głównego udziałowca oznaczać mógł tylko jedno – upadłość. Za przyjęciem uchwały o poręczeniu kredytu dla Polonii było 25 radnych. 4 wstrzymało się, nikt nie głosował przeciw. Miasto nie będzie więcej dokładało do funkcjonowania klubu sportowego Polonii, jedynie pomaga w uzyskaniu kredytu. Polonia bowiem w tym okresie, w tym czasie ma, myślę, przejściowe problemy finansowe. Dzięki poręczeniu miasta klub będzie mógł otrzymać kredyt, spłacić zobowiązania i rozpocząć przygotowania do nowego sezonu. Przede wszystkim budowę zespołu. Precyzja, współpraca i zaufanie. Tak w skrócie można opisać łyżwiarstwo synchroniczne w wykonaniu toruńskich zawodniczek. Na tafli Tortoru odbył się wyjątkowy pokaz. W roli głównej wystąpiła formacja Le Soleil. Aby osiągnąć taki poziom, potrzeba wielu lat ciężkiej pracy. Łyżwiarki toruńskiej formacji Le Soleil trenują codziennie, aby osiągnąć precyzję godną szwajcarskiego zegarka. Każdy, nawet najmniejszy błąd, może zaważyć na ocenie sędziów. Istotą łyżwiarstwa synchronicznego jest to, żeby pojechać program równo. Także elementy, które na pozór nie wydają się trudne, trzeba wykonać po identycznym rysunku i idealnie równo z 15-16 koleżankami. Formację Le Soleil tworzą 33 zawodniczki w 2 kategoriach wiekowych. Obie grupy zaprezentowały się widzom po raz ostatni przed prestiżowymi zawodami Winter Cup, które odbędą się wkrótce w Belgii. Na pewno jest mały stres, są nasi najbliżsi, rodzina, przyjaciele. Natomiast jednak stres na zawodach jest dużo, dużo większy. Turniej w Belgii będzie pierwszą z 5 międzynarodowych imprez, w których zaprezentują się toruńskie łyżwiarki. Już w styczniu formacja Le Soleil będzie gospodarzem Mistrzostw Polski Juniorów w łyżwiarstwie synchronicznym. Cel toruńskich zawodniczek to obrona mistrzowskiego tytułu sprzed roku. Juniorzy młodsi Chemika Bydgoszcz z rocznika 1996 i 1997 nie boją się uznanych rywali. W najbliższy weekend wyjadą do Warszawy, by zmierzyć się z rówieśnikami z Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa. Dodatkową atrakcją będzie możliwość zwiedzenia Stadionu Narodowego. Zespoły juniorów młodszych prowadzą trenerzy Piotr Mielczarek i Tomasz Galasiński. Obie grupy liczą ponad 20 zawodników. Poziom sportowy jest zróżnicowany, ale chęci gry nie można odmówić żadnemu z młodych piłkarzy. Michał Borecki z rocznika 97 już jest w kadrze narodowej do lat 15. Pozostali nie tracą nadziei, że się tam znajdą. Spotkania sparingowe z uznanym rywalem są nie tylko atrakcją dla młodzieży, ale i ważnym elementem pracy szkoleniowej. Im więcej takich meczy z takimi drużynami, tym większa szansa jest na to, że w przyszłości w tej makroregionie, w którym będziemy grali, będą grali jak równy z równym. Oprócz możliwości porównania swych sił z rówieśnikami z Warszawy, bydgoscy chemicy będą mieli też okazję poznać Stadion Narodowy. Dla większości będzie to pierwsza tego rodzaju wizyta na słynnym obiekcie. Obejrzeć Stadion Narodowy na żywo, zobaczyć murawę, stadion cały, to jest na pewno coś fajnego. Piłkarze Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa zobowiązali się do przyjazdu wiosną przyszłego roku do Bydgoszczy na mecze rewanżowe. Planowane są także mecze z Widzewem Łódź, Polonią Warszawa i GKS-em Bełchatów. W meczu Polska-Urugwaj nadal 0-2, a dzisiaj to wszystko. Dziękuję za spotkanie. Dobranoc.